Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Xaurus, a przed wami Daily News przygotowany na 12 czerwca 2019 roku. Zapraszam do oglądania. O Black Desert można mówić różne rzeczy, ale suche fakty są po stronie gry. Mamy do czynienia z jednym z najpopularniejszych i najbardziej udanych MMORPGów ostatniego pięciolecia. Black Desert ma kupę graczy, kupę kontentu, a poza tym kosztuje śmieszne pieniądze, bo od 20 do 40 zł za kompletną wersję. Teraz o jego grywalności przekonają się również użytkownicy konsoli Sony. Wersja na PlayStation 4 została właśnie oficjalnie zapowiedziana. Już 2 lipca ruszają preordery. Przy okazji padła jasna deklaracja w sprawie Black Desert Mobile. Ten mobilniak na pewno zadebiutuje przed końcem roku. Na E3 2019 pokazano m.in. Killsquad, czyli sieciowego, hardkorowego action RPG nastawionego na kooperację. Zabawa wygląda tutaj następująco. Akceptujemy zlecenie, poszukujemy drużyny, przymierzamy kolejne planety, zabijamy potwory, zbieramy przedmioty i rozwijamy naszą postać. Zajeżdża hack and slashem? Trochę tak, szczególnie że Killsquad został osadzony w izometrycznej grafice typowej dla gatunku hack and slashy. Jeżeli chodzi o uniwersum, postawiono na science fiction. Może być ciekawie. Killsquad powinien zainteresować fanów Pawła w Exile, Diablo 3 czy Pagan Online. Wczesny dostęp ruszy na wakacje na Steamie. Riot Games robi swój tryb Auto Chess, który ma nazywać się Potyczki Taktyczne, czyli Teamfight Tactics. Dedykowany dla 8 graczy. Będziemy kupowali bohaterów, ustawiali na planszy oraz wysyłali do bitew, aż tylko jedna drużyna pozostanie na polu walki. Rozgrywka podzielona zostanie na fazy z limitem czasowym, podczas których trzeba będzie podjąć konkretne decyzje. Zaczniemy od nabycia Heroesa, pozyskania ekwipunku, awansowanie na wyższy poziom, a następnie ustawienia go na planszy. Dalej rozpocznie się etap bitwy. Nasz skład teleportowany zostanie na planszę wroga i postara się go zmiażdżyć. Jeżeli w ciągu minuty bitwa się nie rozstrzygnie, obie strony otrzymają obrażenia, bazujące oczywiście na ilości jednostek, które przetrwają. Bohaterowie oczywiście będą związani mocno z League of Legends. W tym wszystkim Riot Games nie ukrywa, że inspirowało się Dota Auto Chess i wprost mówią, że zwyczajnie chcieli mieć taki tryb w swojej produkcji MOBA. Potyczki taktyczne udostępnione zostaną w wersji beta wraz z aktualizacją 9.13, czyli jeszcze w tym miesiącu. Można odejść z honorem, tak jak Critica Online i parę innych MMORPGów, które po komunikacie o zamknięciu serwerów otworzyły item shop dla wszystkich graczy, oferując bezpłatny, no i nieograniczony dostęp do łakoci. Aktualnie jednak skupimy się na Blesie, który jest zupełnym przeciwieństwem tego zagrania. Wprowadzono nowe płatne elementy do item shopu, tuż po informacji, że serwery również naszej wersji zostaną zamknięte. Co prawda są one dostępne po obniżonej cenie, ale w tym przypadku to akurat niczego nie zmienia. NeoWiz zamierza jeszcze zarobić trochę siana na zielonych graczach, którzy być może nie siedzą w wiadomościach na bieżąco, nie oglądają Daily Newsów i którzy jakimś cudem przegapili informacje o wyłączeniu europejskiej wersji, tak samo jak wersji dalekowschodniej. Rzecz jasna, ludzie są wściekli, nazywając NeoWiz skamerami, złodziejami i paroma innymi epitetami, których chyba nie wypada nam cytować. I to wszystko dla kilku dolarów. Naprawdę? Przecież już wiadomo, że produkcja gry, która pochłonęła 60 milionów dolców, na pewno się nie zwróci. Cipsoft szaleje. Już dzisiaj w tibijskim świecie pojawi się nowy złoty outfit, którego cena zwali z nóg. Będzie to najdroższe kosmetyczne wdzianko w historii gry. Przedmioty dostaniemy od króla Tibianusa, Queen Eloise oraz emperora Druzaka, którzy mogą zaoferować nam złoty strój w zamian za 500 milionów sztuk złota. Jeżeli jednak zechcemy uzupełnić nasz wykwintny wygląd, będziemy mogli również dokupić hełm oraz złote buty za kolejne 250 milionów złota od sztuki. Podliczmy teraz. 500 milionów golda za złoty strój, do tego również 500 milionów za dodatki. Pełen pakiet kosztuje więc 1 miliard złota. Czy w Tibii istnieją tacy bogacze? Kilku by się z pewnością znalazło. Dla większości użytkowników Gold Outfit będzie jednak odległym marzeniem, którego nigdy nie zrealizują, nawet jeżeli będą grać wiele lat. Chyba że postanowią kupić złoto za realne pieniądze, wtedy będą musieli przygotować się na wydatek rzędu kilku tysięcy złotych. Przykładowo, na aukcji 1 milion można kupić za 10 złotych. Przykładowo, 1 milion złota na Allegro można kupić za 9 do 15 złotych, w zależności od serwera. Załóżmy jednak, że jest to około 10 złotych, wtedy ten strój jest wart w przeliczeniu na realną gotówkę 10 tysięcy złotych. Należy jednak dodać, że niki osób, które zakupią złoty strój, zostaną umieszczone na specjalnym in-game'owym pomniku. I to wszystko w dzisiejszym materiale. Koniecznie dajcie znać, który news zainteresował was najbardziej. No i do usłyszenia już jutro. Cześć!